Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj kolejna wersja teleturnieju. Grasz czy nie grasz, tak lecę alfabetycznie. Ostatnio był Afganistan, to dzisiaj będzie Albania. W Albanii teleturniej Grasz czy nie grasz nosił nazwę Kutia. Kutia. K-U-T-I-A. To słowo po polsku oznacza pudełko. Wcześniej, w pierwszych sezonach, teleturniej Kutia był znany jako Kutia e Fundit, czyli last box po angielsku, po polsku ostatnie pudło. Albańska wersja teleturnieju Deal or No Deal była emitowana na antenie stacji TV Klan co tydzień. Swoją premierę miała we wrześniu roku 2004 i była emitowana do roku 2011. Przez te wszystkie lata gospodarzem tego programu był Enkel Demi. Albańska wersja Grasz czy nie grasz bardzo przypominała wersję włoską. Włoską wersja Fara Tuoi. Tyle, że było kilka różnic. Studio, no wiele się nie różniło. Różniła się natomiast liczba pudełek. W wersji albańskiej było 26 pudełek. No i cóż. W pierwszych sezonach to były same zwykłe kwoty. Od 1 eurocenta było także 20 centów, 50 centów, 1 euro, 3 euro, 5 euro, 10 euro, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 euro, 1000 euro, 1500 euro, 2000 euro, 3000 euro oraz główna nagroda 5000 euro. Później, w późniejszym czasie, podniesiono nagrodę główną do 10 tysięcy euro. Stawki po podniesieniu głównej nagrody lekko się zmieniły. Nadal najniższą stawką był 1 cent, było także 5 centów, 10 centów, 20 centów, 50 centów, 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, 15, 20, 30, 50, 150 euro, 200 euro, 250 euro, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 2000, 4000 i 10 tysięcy euro. Natomiast kiedy podniesiono nagrodę główną do 10 tysięcy euro, wprowadzono także tak zwane pudełko X, które w albańskiej wersji nosiło nazwę Kutia X. To był taki odpowiednik włoskiego Pakko X. I to pudełko, czyli Kutia X, zawierała jakąś tam nagrodę rzeczową. Później kolejne zmiany następowały. Wprowadzono pudełko Y. To już miało miejsce tak w okolicach roku 2010, kiedy wprowadzono pudełko Y. To było taki odpowiednik Pakko Y z włoskiej wersji. I wówczas również nagrodę główną podniesiono do 20 tysięcy euro. Niższe stawki to 1 cent, 5 centów, 10, 20, 50 centów, 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, 15 euro, 20 euro, 50 euro, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800, 1000, 2000 i 4000 euro. No a już pod koniec emisji nagrodę podniesiono jeszcze do 25 tysięcy euro. No i cóż, no i zasadniczo większość stawek również pozostała. Tyle, że wprowadzono 5000 euro, które zastąpiło 4000 euro. Pudełko X i pudełko Y również pozostały w grze. No i co można jeszcze powiedzieć? Tak to wszystko, jeśli chodzi o albańską wersję teleturnieju Grasz czy nie grasz. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!